Państwa, mamy tutaj krówkę przyzwoitką, która no, rzeczywiście mówi, że w Muzeum Karykatury jest dobra wystawa. Z tym, że tak, tam trzeba poczytać, tam trzeba zastanowić się. No czasem od razu coś tam z czegoś wynika, co widać, ale trzeba też dużo poczytać. W Muzeum Karykatury wystawa, proszę Państwa, Zbigniew Woźniak. Zbigniewa Woźniaka, dobra. To kiedy to było? No przedwczoraj. Przedwczoraj jakoś tak. Nie, czy wczoraj? Wczoraj, boż. Jak te dni lecą, że ja już naprawdę straciłam orientację. Tak, bo to było 5, a dzisiaj mamy już 6. Proszę Państwa, 6. Jak ten diabeł, Państwo zobaczą, chciałby nas zbić z pantałyku. Jak ten szatan przez też swoich sług, przez swoje służebnice, tłuste świnie, chciałby wybić z pantałyku. Tak jak wczoraj w tym Muzeum Ziemi na Skarpie 27 leci taka tłusta dziadówka, brzydka, jaka taka, widać bazarowa. Dzisiaj na zaproszenie. No i tam trzy baby takie, ten Wojtek ślepy tam siedzi. Proszę Państwa, jakby się ktoś do niego przykleił, do tego Wojtka, no to przecież zaproszenie na dwie osoby. Taki niewidomy Wojtek, dziennikarz. No i te trzy babki dały się zbić z pantałyku i uciekły z tego muzeum. No ale wczoraj było 5, 6, 7 wernisaży. Także jak ta dziadówka krzyczała na Skarpie 27 w Muzeum Ziemi, że dzisiaj na zaproszenie. No to przecież można było do karykatury jechać czy gdzieś. Także widzicie Państwo, no niestety, dopóki będzie to napęczki, bydło, bydełko, bydlęctwo w Warszawie, takie chamstwo, no tutaj straszne głosy krytyki, wielkie głosy krytyki, że Warszawa jest wielką dziurą, proszę Państwa, no ale bydła tu nie brakuje, no to pełno tych świń, napęczki, pełno jeleni, napęczki, pełno krów, pełno baranów, co nosem pociągają, pełno, wszystko jest. Mamo, przyjeżdżajcie. Nie przyjedziemy, nie da ci ojciec, nie da ci matka. Także wiecie Państwo, tutaj w Warszawie rzeczywiście z tą gościnnością, z tą taką otwartością słowiańską, w końcu to jest słowiański, jakby nie było, naród, prawda, nie ma tego prawosławia, nie ma mormonów, bo uciekli do Anglo-Ameryki, Białystok, Świadkowie Jehowy też uciekli do Anglo-Ameryki, Białystok i tam są ci dobrzy prawosławni, tam jest ta przyszła ziemia obiecana, która jest, no, zbawiona w przyszłości, o co chodzi. Tutaj te rakiety są wycelowane w Warszawie już z morza, gdzieś tam, jakie tam są te morza, prawda? Bałtyckie. Bałtyckie, ale tam nad Litwą też jakie tam są jeszcze morza? Zatoka Botnicka. Tak. I tam, proszę Państwa, te rakiety i są wycelowane tutaj, jak będą podskakiwać te moherowe, bo wiecie Państwo, oni ciągle jeszcze podskakują od średniowiecza, gdzie palono na stosie Biblię, palono na stosie ludzi, no to bydełko, po co komu potrzebne? I rakiety są wycelowane, także widzicie Państwo, ludzie są niegościnni, musicie iść niestety do sąsiadki, musicie iść do sąsiada. Przecież Jaśku, nawet tutaj reklamówka stała z jakąś babką, prawda? Pamiętasz? Na święta, że jakaś sąsiadka podłożyła. Także proszę Państwa, nie da ci ojciec, nie da ci matka, tylko da ci sąsiadka. No, da ci sąsiadka. Także wiecie Państwo, no, nie ma tej gościnności i naród skazany jest na to, co da sąsiadka. No. Także tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. No ale to są już słowa z Pisma Świętego, z Biblii, że staną się wrogami człowieka, domownicy jego. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak jedna osoba w domu poznaje prawdę z Pisma Świętego, poznaje prawdę z Biblii, no to o ile wszyscy inni są przeciwni, proszę Państwa, no to ta osoba się źle czuje. Ona musiałaby wyjechać w teren, żeby się dobrze czuła, musi to przekazywać dalej, musi głosić. No to już jako pionierka, już jako pionier, jako misjonarz oczytana, proszę Państwa, jeździ po całym świecie, szatana diabła tu w Polsce mamy, pod Bałtykiem, pomiędzy Bałtykiem i Krakowem, prawda? Pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Głoś, głoś,
głosi misjonarz, głosi misjonarka. Dobrze robi? Bardzo dobrze. Ale jest pokłócona z rodziną, do której być może już nigdy nie wróci. Także tu jest taka sytuacja. Nie da ci ojciec, nie da ci matka. Dlatego dużo głupoty też Radio Maryja gada, mówiąc, że tamta rodzina. Ja mówię, co to znaczy rodzina cielesna? Jeżeli rodzina cielesna jest przeciwna tobie, a ty chcesz poznać Pana Boga Jehowę, chcesz poznać prawdę z Pisma Świętego i ją propagować i głosić, no to co ci rodzina? Rodzina to ci tylko będzie przeszkodą. No. Także będzie wysysała energię, być może dobrą, być może bardzo dobrą. Także nie da ci ojciec, nie da ci matka, ale da ci sąsiadka. Także staną się wrogami człowieka domownicy jego, mówi Pismo Święte. Nawet nie wiem, czy Państwo pamiętacie czasy rewolucji październikowej, może z książek, może ze słyszenia, z literatury, że brat zabijał brata. Także widzicie Państwo, to co Radio Maryja pieprzy głupoty czasem o tej rodzinie, to nie można tak na siłę wciskać pewnych nauk, które i tak nie są praktyczne. Nauk nie wolno wciskać na chama. Na chama, na chama, mama. Także proszę Państwa, nie ma ani matki, ani ojca. No. A to przecież Bóg może być twoim ojcem. Bóg unikł istnienia, czytali. A no tak. Nowego Testamentu, dlaczego tak fatalnie rządzą? Bo gdyby dlatego, że żydostwo z ateizmem, jak rządzi, to źle. Tak, tak. Rozwojowy tak, nie prowadzi. Tak, nikogo, tak, tak, tak. Niedokształcenie. Także kochany Wiesławie Gomułko, do ciebie Polska modły zanosi.